Świadczenia poprosiliśmy zaprzyjaźnionych ludzi teraz z Szalina, z klubu Posejdon. Przyjechali, przekazali nam doświadczenia i zapowiedzieli, że jak założycie klub, my przyjeżdżamy na pierwszą kąpiel. I stało się tak, że rok temu, 6 stycznia o godzinie 10 zawiązał się klub w Centrum Zdrowia i Relaksu Verano. Było nas 22 ludzi. A o godzinie 12 razem z Koszalinem, razem z klubem z Białogardu, w ilości około 150 ludzi weszliśmy do morza. Podoba. W ogóle jesteśmy zaskoczeni, zachwyceni, jest uroczo. Jesteśmy zafascynowani takim, tym całym przedsięwzięciem i zaskoczeni, że tak wszystko super funkcjonuje. Niedziela to ostatni dzień wielkiego morsowego karnawału i jak na prawdziwą fiestę przystało, rozpoczęła go barwna parada uliczkami uzdrowiska.
Mazura! Zimna, Mazura! Zimna, doda, zdrowia, doda! Wszystkie morsy już na plaży. Jeszcze tylko rozgrzewka i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie, bo ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją. Tak krótko mówiąc, po prostu super. Będziemy dać na pewno w przyszłym roku. A w porównaniu do innych zlotów? No nie ma drugiego takiego, ten jest najlepszy. A co się najbardziej? Dziewczyny, morze, woda. Końca. Już jest po ostatniej wielkiej kąpieli. Prawie 800 morsów weszło dzisiaj w Kołobrzegu po raz pierwszy do wody. No tak, taki widok po raz pierwszy miał miejsce w Kołobrzegu. Dzisiaj mamy już niestety ostatni dzień tego zimowego sunrise'u, bo tak należy tą naszą imprezę chyba nazwać. Ja cieszę się bardzo, że ten pierwszy raz ma taki zasięg, że mimo różnych niesprzyjających okoliczności udało nam się bezpiecznie, w miłej, sympatycznej atmosferze przeżyć 3 dni pod znakiem dbania o zdrowie, o hartowanie organizmu. No, dzisiaj byłem zaskoczony rano 8:30 w kościele, a tam setka morsów na mszy świętej. Także morsy są niesamowite. Wszędzie potrafią się znaleźć, wszędzie są aktywni, wszędzie ich pełno. Także no, nie widziałem morsa, który nie byłby zadowolony, uśmiechnięty. W ogóle są to bardzo sympatyczni ludzie. Cieszę się, że działamy w tym kierunku, żeby takich ludzi do nas przyjeżdżało jak najwięcej. 3 dni imprezy, 800 osób, tych klubów naprawdę mnóstwo z całej Polski, ale i też z zagranicy. Jak wam się to udało? Udało nam się pozyskać póki co niewielu morsów zagranicznych, bo przedstawiciele klubów niemieckich, szwedzkich i duńskich stanowią nawet 5% uczestników całego zlotu.
ale na bazie tegorocznego zlotu, na bazie materiałów telewizyjnych, reklamowych, postaramy się za pośrednictwem naszych stron internetowych, naszych partnerów za granicą, czyli biur podróży, rozlakomować tą imprezę, żeby ona z roku na rok miała jak największy zasięg. I w styczniu na Trzech Króli przyjeżdżało do nas jak najwięcej morsów i nie tylko. Czas na podsumowanie. 3 dni morsowania za nami. Jak to wszystko wyglądało i zostanie we wspomnieniu? Wspaniała impreza. Pierwsze ekipy już przyjechały w czwartek. To były morsy z Gędzieszyna, Koźle, Dębowa oraz z Angolii. Mors Roczek. Zaczęliśmy od czwartku, później piątek, integracja, sobota, bal morsów, cały dzień na plaży tutaj w Kamiennym Szańcu i dzisiaj ta kąpiel, same pozytywne emocje, a dzisiejsza kąpiel to taki zastrzyk pozytywnej energii na cały kolejny tydzień, plus dodatkowy taki zastrzyk do pracy, żeby kolejny zlot przygotować. I to by było na tyle. Organizatorzy mówią do zobaczenia za rok. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.